Rozmowa dnia. Łączymy się z krakowskim studiem Polskiego Radia. Tam Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, gość sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dzień dobry, panie premierze. Witam panów redaktorów. Godzinę temu rzecznik rządu Piotr Müller zdradził, że najbliższa konwencja tematyczna Prawa i Sprawiedliwości poświęcona będzie sprawom gospodarczym. Myślę, że to sprawa szczególnie dla pana istotna, jako przedstawiciela tej części koalicji Zjednoczonej Prawicy, która zawsze o prawach przedsiębiorców, o gospodarce mówi bardzo wiele i o to dbać ma. Mówił rzecznik Müller także o tym, że to będzie okazja, żeby wyprostować nieuczciwe, nieprawdziwe interpretacje, które w ostatnich tygodniach pojawiły się na temat propozycji Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, że takich nieprawdziwych, a czasami tendencyjnych interpretacji nie brakowało. Powstała taka fala niepokoju wśród przedsiębiorców. Natomiast uczestniczyłem w konwencji w Lublinie, gdzie pan premier Morawiecki zapowiadał zmiany dotyczące ZUS-u i uważam, że wypowiedział się całkowicie jednoznacznie. Mianowicie ZUS dla ogromnej większości firm będzie naliczany tak jak do tej pory, czyli ryczałt zależny od przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze firmy, to dla nich przygotowujemy korzystne rozwiązania, tak żeby ten szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia zneutralizować poprzez obniżenie ZUS-u. A w programie, który Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w miniony weekend, panu czegoś zabrakło, co w kwestiach gospodarczych może jeszcze powinno być tam uwzględnione? Albo może z jakiejś propozycji jest pan szczególnie zadowolony jako członek Zjednoczonej Prawicy? To jest program Prawa i Sprawiedliwości, natomiast my, ludzie Porozumienia, a konkretnie przede wszystkim pani minister Jadwiga Emilewicz i ja, oraz z drugiej strony pan minister Ziobro, jak reprezentant Solidarnej Polski, wnieśliśmy pewne akcenty i rzeczywiście jest taki rozdział, z którego jestem szczególnie zadowolony, bo w sporej mierze go osobiście napisałem. Rozdział poświęcony nowoczesnej gospodarce, relacjom biznes-nauka, rozwojowi nauki. Tam są oczywiście też kwestie związane z kulturą czy cyfryzacją. To już jest, jak się domyślam, dzieło z jednej strony pana premiera Glińskiego, z drugiej strony pana ministra Zagórskiego, ale myślę, że ten cały rozdział to jest dowód na to, że nasz obóz może być określany mianem takiego nowoczesnego konserwatyzmu. Mówił też Jarosław Kaczyński o tym, że Polska pozostanie oazą wolności i przyznam szczerze, jak tak myślałem sobie nad tym, który fragment programu PiS mógł być przy pana ewentualnej współpracy pisany, to ten rozdział zatytułowany Wolność badań naukowych od razu przyszedł mi do głowy. Powiem dlaczego pytam. Tu pojawia się takie sformułowanie. Nauka nie może być ograniczana ani przez wpływy administracyjne, ani korporacyjno-środowiskowe, ani, co zdarza się ostatnio coraz częściej, ideologiczne. No i tu akurat mamy gorącą sprawę z ostatnich dni, czyli dyscyplinarne zawieszenie profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesora Aleksandra Laskowskiego, za poglądy, które głosił w felietonie, też bardzo specyficznej formie prasowej wypowiedzi, gdzie powinna być ta granica między autonomią uczelni, bo pan się o nią też przecież upominał, a tym ograniczaniem wolności słowa. Pan redaktor trafnie wskazał na autora tych zapisów, natomiast jeżeli chodzi o sprawę pana profesora Nalaskowskiego, wszystkich zaniepokojonych tą sprawą chcę uspokoić, od samego początku ją monitoruję. Jednoznacznie też wypowiedziałem się już parokrotnie, że w mojej ocenie w zawieszenie za wypowiadanie takich, a nie innych poglądów w takiej, a nie innej formie. Formę mi, nawiasem mówiąc, nie odpowiada, ale to zawieszenie uważam za niewłaściwe. Pojawia się pytanie, czy nie mamy tutaj do czynienia z wręcz naruszeniem konstytucyjnej zasady wolności słowa. Natomiast władze uczelni są w kontakcie z panem profesorem Nalaskowskim. Mam nadzieję, że wkrótce wskazane zostanie jakieś rozwiązanie tego problemu, chociaż sprawa jest bardziej złożona, ma pewne aspekty, o których nie czuję się upoważniony, żeby mówić. Tak czy owak, wszystkich chcę uspokoić, na pewno wolność słowa, wolność badań naukowych na polskich uczelniach będzie zagwarantowana. Ale nie tylko jeśli chodzi o tematy gospodarcze, nie tylko jeśli chodzi o programy społeczne, nie tylko pod tymi znakami upływa kampania wyborcza. Nasi konkurenci polityczni chcą zaserwować nam rewolucję obyczajową, jakieś fanaberie ideologiczne, mówił wczoraj w Pajęcznie premier Mateusz Morawiecki. Na łódzkiej konwencji także bardzo mocno wypowiadał się Jarosław Kaczyński, jeśli chodzi o obronę polskiej rodziny.
No to powiedzmy wprost, kiedy Nowoczesna była bytem osobnym, Platforma mogła się dystansować od rozmaitych propozycji jej polityków. W tej chwili to jest jeden twór, to jest Wielka Koalicja Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. W tym momencie, jak rozumiem, pomysły typu plan Rabieja, bo to Paweł Rabiej, obecny wiceprezydent stolicy pierwszy, mówił wprost, tak, najpierw małżeństwa homoseksualne, potem adopcja dzieci przez pary homoseksualne, no to jak rozumiem, w tym momencie to jest element planu Zjednoczonej Opozycji. To, co pan redaktor z Jarosławem Kaczyńskim nazwał planem Rabieja, istnieje od wielu lat i niewiele brakowało. Był taki moment, kiedy byliśmy o włos od tego, żeby ten plan został zrealizowany. To był moment, w którym ja byłem ministrem sprawiedliwości. W Sejmie głosowano 3 projekty, na mocy których miały być utworzone tak zwane związki partnerskie, a w następnym kroku oczywiście konsekwencją byłaby adopcja, prawo do adopcji dzieci przez parę homoseksualne. Jako minister sprawiedliwości wystąpiłem wtedy z mównicy. To był taki pamiętny moment, bo powiedziałem, że wszystkie 3 projekty w ocenie ministra sprawiedliwości są sprzeczne z polską konstytucją i po mnie wyszedł na mównicę Donald Tusk, podkreślając, że moje stanowisko nie jest stanowiskiem rządu. Następnie odbyło się głosowanie, w którym pod wpływem mojego wystąpienia część posłów Platformy zagłosowała zgodnie z moim postulatem za odrzuceniem wszystkich 3 wniosków. Wygraliśmy to głosowanie. Wtedy Donald Tusk wezwał mnie do takiego gabinetu, który się znajduje na zapleczu sali sejmowej, gabinetu rządowego, i powiedział, dla nas dwóch nie ma miejsca w tej samej partii. Wkrótce potem zostałem zdymisjonowany, ale gdybyśmy wtedy nie wygrali tego głosowania, dzisiaj w Polsce adopcja dzieci przez pary homoseksualne byłaby legalna. Trzeba zrobić wszystko, żeby temu scenariuszowi zapobiec. A jako były minister sprawiedliwości, jak pan patrzy na zapowiedzi z programu PiS, by poseł lub senator mógł zostać pociągnięty do karnej odpowiedzialności, zatrzymany, aresztowany decyzją podjętą na wniosek prokuratora generalnego, skierowany do Sądu Najwyższego? Panie redaktorze, po pierwsze podkreślę, że ta akurat część programu została, jak rozumiem, przygotowana przez pana ministra Zbigniewa Ziobrę, więc znam ją nieco słabiej. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj może dojść do takiego aresztu za zgodą Sejmu, czyli jest prokurator generalny wyłoniony przez większość parlamentarną i następnie ta sama większość może przegłosować zgodę w rozwiązania zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości uwzględniają rolę Sądu Najwyższego i w tym sensie stwarzają większą ochronę dla posłów przed ewentualnymi naciskami nieuzasadnionym aresztem. A zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów, gdzie tutaj ta linia powinna przebiegać? Bardzo delikatna kwestia, bo wiemy doskonale, że i prokuratorzy, i sędziowie są na pierwszej linii frontu ze światem przestępczym. W związku z tym na pewno muszą cieszyć się szczególną ochroną. Jeżeli chcemy żyć w praworządnym państwie, jeżeli chcemy, żeby organy państwa zwalczały świat przestępczy, to przedstawiciele tych organów oraz szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Natomiast trudno akceptować siebie takie sytuacje, że sędzia jest przyłapany na gorącym uczynku, na przykład kradzieży, i następnie korporacja sędziowska nie wyraża zgody na uchylenie mu immunitetu. Tu jest przestrzeń do debaty, bo realizacja postulatu PiS-u wymagałaby zmiany konstytucji, a więc nic nie dokona się bez udziału opozycji, dlatego że na pewno Zjednoczona Prawica, o ile wygramy wybory 13 października, no to jednak do większości konstytucyjnej się nie zbliżymy. Pan jest też zszokowany, to już ostatnie pytanie, tym, że opozycja przejmuje hasło Silni Razem internetowej hejterskiej grupy. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił godzinę temu, wielokrotnie byłem brutalnie przez tę grupę atakowany, jestem zaszokowany tym faktem. Ja jestem trochę zaszokowany, a trochę rozbawiony, bo z jednej strony Małgorzata Kidawa-Błońska wzywa i nawet tworzy takie hasło apelujące o jedność, o porozumienie, o wygaszanie zbyt ostrych sporów. Z drugiej strony za jej plecami sztab wyborczy powołuje się na to skandaliczne hasło, przede wszystkim skandaliczne praktyki grupy hejterów. To pokazuje kompletny chaos w
w kampanii Koalicji Obywatelskiej, ale ten chaos nas, polityków Zjednoczonej Prawicy i sympatyków, nie powinien usypiać. Wybory są do ostatniego dnia kampanii otwarte. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję, pozdrawiam z Krakowa.